Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was wszystkich w dzisiejszy piękny, niedzielny poranek. Pragnę to uczynić hasłem tygodnia oraz fragmentami Słowa Bożego z książeczki z Biblią na co dzień. Hasło biblijne zapisane jest w Księdze Zachariasza w 4 rozdziale. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Dzisiaj wielkie święto Kościoła, święto zesłania Ducha Świętego. 50 dni po święcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a 10 dni po Jego wniebowstąpieniu został wylany Duch Święty na 12 apostołów Zbawiciela. Schronieni w wieczerniku przed prześladowcami, przelęknięci i wystraszeni uczniowie Jezusa otrzymali moc Ducha Świętego. I teraz już bez lęku i bez strachu mogą wyruszyć w świat, aby zwiastować Ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Według relacji Ewangelisty Łukasza w Dziejach Apostolskich Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią języków ognia w dniu Pięćdziesiątnicy. Święto Zesłania Ducha Świętego stało się dla chrześcijan symbolicznym dniem narodzin Kościoła, wspólnoty wiary, która żyje dzięki ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Chrystusowi. Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, przedstawiana jest jako ogień, światło lub gołębica. A Duch Święty jest tym, który pobudza człowieka do wiary, wzmacnia go i odradza każdego dnia. Duch Święty, choć działa w ukryciu, jest głównym źródłem życia Kościoła, gdyż to On sprawia, że możemy modlić się i wierzyć. W Psalmie 73, 26 wierszu czytamy: chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. A w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 23 i 24 wierszu jest napisane: my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Drogie siostry i drodzy bracia, zesłanie Ducha Świętego zmieniło losy świata. Niewielka grupa naśladowców Chrystusa, która po Jego śmierci pozostawała ze strachu w ukryciu, po otrzymaniu Ducha Świętego wyszła do świata. Już w chwilkę po otrzymaniu Ducha z nieba apostoł Piotr wygłosił piękne i płomienne kazanie, wskutek którego nawróciło się i przyjęło chrzest około 3000 Żydów. Niech i dzisiaj w naszych sercach Duch Święty rozpali żywą wiarę, wiarę płonącą ogniem miłości do niebiańskiego Ojca, a Jego moc niech prowadzi nas każdego dnia. Módlmy się. Przyjdź, Pocieszycielu, który kierujesz sercami, Wspomożycielu posłany przez Ojca. Od Ciebie płynie życie, światło i żar. Ty obdarzasz słabych siłą i odwagą. Amen. Życzę Wam pięknej niedzieli. Zapraszam na nabożeństwa i zostańcie z Bogiem.